sobie czasem o moich starych dawnych ziomach. Jedna ławka, jeden blok, jedna szkoła. Mieliśmy ten sam lot, lecz każdy gdzie indziej wylądował. Zwłaszcza jeden zioma źle go pokierował los. Może kiedyś będę miał szczęście, tak naprawdę już nie mam, dociera do mnie ten fakt. Gdy pomyślę, jaką on ma jazdę, wiem bardzo nieładnie porównywać tak. Doceniam fakt, bo w życiu może być strasznie. Może kiedyś, odkąd pamiętam, to mówię. Może kiedyś założę rodzinę i dom kupię. Może kiedyś we własnym klubie zrobię rozpierdol taki jak lubię. Wiem, że może jest głębokie i szerokie, ale nasze horyzonty tym bardziej. Może kiedyś spojrzę na to innym okiem. Patrzcie, wszystko to jest realne. Czasem czuję się jak małe dziecko, do którego nigdy nie przyszedł święty Mikołaj. Gdy czegoś bardzo pragniesz, o tym marzysz, lecz ciągle nie możesz tego posmakować. Kiedyś nie będzie tak wcale ciężko i nie będę musiał więcej w tej wierze hakować. Bo to nie jest dla mnie, wiem, że osiągalne jest lepsze życie. Tylko trzeba próbować. Może kiedyś siądziemy znów na dzielni jak wtedy, gdy zaczynałem drogę. Stukniemy się piwkiem, ziomek, jakby ten długi czas nie upłynął w ogóle. Wiem, dzieli nas wiele, to nie tylko teren, lecz wierzę w ciebie. Może kiedyś uda się pogadać, nie wiem, ale ja pamiętam tamte czasy zawsze, bądź pewien. Nie tylko te złe, nie, wiem, gryzie sumienie, głowa pełna myśli. Chciałby coś powiedzieć, łatwiej jest napisać, no to napisz list i wyślij. Przybijmy piątkę jak kiedyś na Borku, pamiętasz to jeszcze czy nie chcesz? Gdy jako dzieciaki z uśmiechem na twarzy napierdalaliśmy w piłeczkę wiecznie. Teraz nie ma tych ludzi wcale, albo po prostu ich nie widzę. Czemu? Pewnie mają swoje życie, ale może kiedyś wrócą do nas w biegu. Gdybyś kiedyś chciał pogadać, jestem wciąż na tej dzielni, znasz dobrze to miejsce. Bywam tam czasem, kiedyś 8-1, dzisiaj to pustka. Brakuje tam ciebie.